Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, odcinek drugi kariery w trybie mój zespół, czyli My Team. Słuchajcie, jesteśmy w Dark Owen Racing Team. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i wbijajcie na Facebooka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w odcinku numer 2 kariery My Team. Słuchajcie, no i oczywiście trafiamy do gorącej, słonecznej Hiszpanii. No i zobaczymy, co tutaj dla nas przygotowano. Tak jak pamiętacie, słuchajcie, no zdarzyło się w Bahrajnie coś, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Wybuch nam silnik, no i niestety, no okazało się, że mamy tutaj porażkę, słuchajcie. Zużyte części, co najmniej jedna z zainstalowanych części jest za bardzo zużyta. Oczywiście za chwileczkę zobaczymy, o co tutaj dokładnie chodzi. No, mamy tutaj oczywiście te działania, także zobaczmy, co tutaj możemy zdziałać, co tutaj możemy sobie, słuchajcie, wrzucić. Możemy podbić troszeczkę aerodynamikę, dział napędu, trening w symulatorze. No, dlaczego nie? Niech będzie. Dobrze, czyli to mamy. Udział w zawodach e-sportowych. Niech będzie. No, kręcenie filmu z bolidem, ale z kolei bardzo dużo tracimy wtedy w reputacji tutaj wszystkich. Zobaczmy. Wycieczka sponsora. Dobrze, zespół troszeczkę dostanie. Ok, dobra, więcej tutaj już chyba, słuchajcie, nie wciśniemy. Wiadomości, awaria mechaniczna. Wygląda na to, że usterka mechaniczna w ostatnim wyścigu była spowodowana problemem z jednym z naszych komponentów. Na szczęście wiemy już, jak do tego doszło, a to pomoże nam w pracach badawczych. No cóż, ja oczywiście bym wolał, żeby takie rzeczy się nie działy. Okej, kolejna kwestia. No tutaj patrzymy, słuchajcie, na nasze zarobki. No trzeba będzie w końcu tutaj troszeczkę powalczyć. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda. Jednostka napędowa. No, słuchajcie, naprawdę. Po pierwszym wyścigu zmieniamy jednostkę napędową. Jednostka generatora silnika ciepło. Także no, to musieliśmy zmienić. To oczywiście spowodowało prawdopodobnie, słuchajcie, że niestety no, nie dojechaliśmy do mety, a naprawdę zapowiadało się w miarę przyzwoicie. Dobra, co my tutaj mamy? No nie, tutaj już nic nie będziemy zmieniać. Historia finansów. Na razie idziemy jak burza. No dobra, słuchajcie. Idziemy dalej. Przejdź do wydarzenia.
Proszę bardzo, słuchajcie, wizyta w spa dla Schwarzmana. No, trudno by się było nie zgodzić, skoro mamy informację, że Schwarzman daje z siebie wszystko, ale obawiamy się, że wkrótce może się wypalić. No słuchajcie, oczywiście, jeżeli mamy możliwość tutaj zaproszenia Schwarzmana do spa, no to dlaczego nie? Zasługuje na dzień relaksu, proszę bardzo. I know these kinds of decisions can be challenging, but I think you made the right call. No naprawdę, słuchajcie, ciekawe. Ciekawe są te wstawki, naprawdę troszeczkę więcej po prostu się dzieje. No, lecimy dalej, słuchajcie. Co my tu mamy? Trening w symulatorze. We had a major issue on the production line earlier this week. So the entire development package for the weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. Dobrze, mamy, słuchajcie, troszeczkę tutaj do dyspozycji, natomiast tak jak widzicie, praktycznie każdy tutaj no, z naszych, jakby to powiedzieć, sekcji naszego zespołu po prostu są zajęci robotą. No, nie bardzo coś tutaj możemy jeszcze ewentualnie dorzucić. Tak jak widzimy, tutaj cały czas idzie, słuchajcie, w opracowanie. Nic tutaj więcej na razie nie możemy zrobić po prostu. Wszystko jest, że tak powiem, robione. Tutaj rozwój się nie powiódł. Dobrze, ryzyko awarii, więc to oczywiście sobie wybierzemy, bo to oczywiście mieliśmy zrobić, ale no, nie bardzo się to udało. No i to jest to niestety, o czym mówiłem, czyli mamy niestety osiągnięty limit zespołu. Więcej tutaj, znaczy limit działu, więcej tutaj nic nie zrobimy. Szkoda naprawdę, że nie możemy jakoś szybciej tego ulepszać, no ale słuchajcie, wiadomo, musimy poczekać. Okej. Dobra, czyli tak, albo doświadczenie, albo wytrzymałość. No cóż, zgadzamy się na to. Zgadzamy się na to, słuchajcie. Nie ma co. Dobra. Lecimy dalej. Dobrze, dostaliśmy troszeczkę pieniążków na konto zespołu, środkowa płyta podłogowa. Okay. Ready for the next race weekend. Dobra, czyli coś tam się udało. Zobaczmy, co nam zeszło. Czyli podwozie mamy zrobione. Coś tutaj nam się jeszcze odblokowało. Tylna płyta podłogowa, rozkład, umiejscowienie. Dobra, czyli to byśmy mieli zrobione. Ulepszone akumulatory. Jedziemy. Spore ryzyko awarii, ale oczywiście musimy to zrobić. Dobra, i to by było na tyle, słuchajcie. No, na razie nie ruszamy się z miejsca, jak widzicie. Staramy się dogonić tutaj Alpine, Alfa Tauri i Astona. No, zobaczymy. Na razie, słuchajcie, działamy w tym temacie. Kolejne wydarzenie, dział marketingowy. Zobaczmy. Not an easy choice, I know. W nie najlepszym świetle, jak powinniśmy zareagować? Zainwestuj w opracowanie planu działania, który pozwoli nam wyprzedzić krytykę. Uznanie zespołu nam spadnie, punkty zasobów też stracimy. No, ale jeżeli to odrzucimy, to z kolei uznanie zespołu naprawdę ostro nam poleci, więc naprawdę można powiedzieć, decyzja, czy pójdziemy w tą stronę, czy w tą stronę, będzie niestety zawsze dla nas powodowała jakąś utratę. No cóż, tak to właśnie wygląda. Dobrze, zobaczmy teraz na działania. Nie, no tutaj nic na razie nie możemy jeszcze wrzucić. Idziemy dalej. Dobra, dostajemy tych pieniążków. Rozpocznij przerwę sezonową. Dobra, zobaczmy, czy teraz nam się tutaj nie. Obecnie nic nie mamy. No cóż, przerwa, skrzynia.
Biegów coś tutaj dostaliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok, czyli mamy aerodynamikę, układ napędowy, podwozie. Zwolniła nam się wytrzymałość, czyli tutaj ukończono ulepszenie skrzyni biegów, ulepszone materiały. No i tutaj, słuchajcie, warto by było coś następnego zainwestować, aczkolwiek tak jak widzicie, punkcików za wiele nie mamy, bo troszeczkę straciliśmy, także będzie trzeba tutaj niestety trochę poczekać, aż dostaniemy po prostu więcej punkcików. Dobrze, zobaczmy teraz na działania, znowu możemy coś tutaj dorzucić, to już wykorzystaliśmy. Aerodynamika, no tutaj stracimy pieniądze, ale to nieważne, można powiedzieć, że jakieś grosze, no wszystko musimy, czyli zespół, pieniądze, dobrze, to mamy, dobra, no i więcej tutaj już nie jesteśmy w stanie wybrać, nie, to tak nie miało być. Dobra. Ok. No to słuchajcie, wypełniliśmy wszystko, co można było. Dobra. No i teraz zobaczmy. Lecimy dalej. Naprawdę długo czekamy. Długo czekamy na to Grand Prix Hiszpanii. Słuchajcie. Dobra. Co tutaj mamy? Główna klapa, czyli aerodynamika. No i tutaj właśnie. Coś tam niestety nie poszło. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen. Dobrze. Okej, okay. Zobaczmy tą aerodynamikę, bo tak, to się udało. To się udało, tylko nie mamy niestety punkcików. Natomiast tutaj niestety rozwój się nie powiódł. Zmodyfikowana komora spalania. Nie powiodło się, więc musimy to niestety zrobić jeszcze raz. Straciliśmy kolejne punkty, więc naprawdę, słuchajcie, zobaczcie, morale w zespole niskie. Mocno tutaj wyskoczyliśmy ponad Alfę, Williamsa czy też Hasa. Natomiast, no niestety, nie idzie to wszystko zgodnie z planem. Zobaczmy, co teraz. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy po trzech treningach w Hiszpanii, no i zobaczmy, no na razie troszeczkę lepiej od Schwarzmana, aczkolwiek no niezbyt dużo tutaj zyskaliśmy punkcików, no ale wszystko udało nam się zrobić. No zobaczmy, tutaj jeszcze jakieś zniżki dla nas, no i oczywiście miejmy nadzieję, a to jeszcze nie koniec, proszę bardzo, kolejne elementy, także no trening, słuchajcie, to jest podstawa. Jeżeli trening jest udany, to tak jak widzicie, naprawdę, no tutaj cały czas, słuchajcie, dostajemy te rabaciki. No i oczywiście w którymś momencie naprawdę będzie to miało dla nas spore znaczenie. Dobrze, uznanie zespołu wzrosło. Dobra, za chwileczkę zobaczymy, czy coś będziemy w stanie tutaj jeszcze ewentualnie zmodyfikować, coś ulepszyć. Troszeczkę tych punkcików oczywiście zyskaliśmy po tych treningach. Zaraz zobaczymy, jak to się przedstawia. Kwalifikacje. Dobrze, zobaczmy, co to, jak to wygląda. Aerodynamika. 1016 punktów mamy jak na razie, więc nie ma szału. Nie ma szału, w ogóle to zobaczmy, co tutaj trwa, co mamy wolne, czyli podwozie, układ napędowy, aerodynamika. Mamy wolny dział w tej chwili, który nie pracuje, to jest wytrzymałość, więc no tutaj ewentualnie coś można by było zrobić. Silnik spalinowy, powinniśmy w to inwestować, bo tak jak widzieliście w Bahrajnie, mieliśmy z tym troszeczkę kłopotów. Okej, no i teraz już chyba mamy wszystkie działy pracujące na tą chwilę. No, wymieniono nam tą część, więc no tutaj na szczęście chyba nie będziemy musieli się martwić. No i dobrze, słuchajcie, przechodzimy w takim razie do kwalifikacji do drugiego Grand Prix sezonu numer 1. Słuchajcie, My Team F1 2021 w Dark Owen Racing Team.
Dobra, jesteśmy w sesji. Dobrze, konfiguracja jest zrobiona, to tylko można ewentualnie jeszcze popracować nad paliwem. No i zobaczmy, słuchajcie, kto pierwszy pojawi się na torze. Przed nami 18 minut, aczkolwiek no, będziemy tutaj musieli pewnie troszeczkę poczekać. Zobaczmy, na torze Pierre Gasly w Alfa Tauri. No i oczywiście zobaczymy, jak w tych kwalifikacjach pójdzie naszemu koledze z zespołu Schwarzmanowi. Dobrze, na razie miękka mieszanka. Już te pierwsze kółeczka, słuchajcie, się tutaj, jak widzicie, pojawiają. Już są pierwsi kierowcy na torze. No, nawet dużo. Wszyscy na softach, więc my tutaj też nie będziemy jakoś mocno kombinowali z oponami. Też na softach wyjedziemy, ale tak jak powiedziałem, no, troszeczkę poczekamy. Możemy sobie podpatrzeć. Tak jak widać, no, ta temperatura się utrzymuje, więc oczywiście dochodzi efekt nagumowania i oczywiście miejmy nadzieję, że ten tor po prostu z każdą minutą będzie coraz lepszy. Dobrze, pierwsze kółeczko, słuchajcie, możemy wyjechać. Okay. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. No tutaj łatwo unieważnić, więc na to będziemy musieli uważać. Nie wiem, chyba mi się wydawało, że widziałem Mercedesa na medach, ale może to jakieś złudzenie optyczne, miejmy nadzieję. Dobra, puścimy Alonso. Jeszcze tam Ferrarka dosyć mocno się zbliża. Dobra, i za chwileczkę, słuchajcie, zaczniemy swoje pierwsze kółeczko pomiarowe w Hiszpanii. Ojojojojo, troszeczkę tutaj, czyżby tak ostro niedogrzane były opony, no aż niemożliwe. No, ale zaczęliśmy kwalifikacje. Musimy spróbować, bo to będzie... No, ale jest naprawdę tragedia. Dobra, musimy spróbować, słuchajcie, na tych oponach. Przegrzaliśmy je mocno, szczególnie tylne, no ale już wracają troszeczkę do łask. Trochę delikatnie wjedziemy w ten zakręt. There's only one lap of fuel remaining.
No, nie sądzę, żeby to był jakiś mega dobry czas. Duże kłopoty w wejściu tam na początku. No i mamy za sobą Mazepina. Mamy Latifiego, czyli ten pierwszy troszeczkę lepiej pojechaliśmy, no ale już George Russell dużo lepiej od nas. Zobaczmy, ale jeszcze Schwarzmana na torze nie widzę. No, robi czas. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda, bo my musimy sobie teraz troszeczkę poczekać. Dobra, podejrzyjmy naszego kolegę z zespołu. Już zbliża się do zakończenia tego okrążenia. ...1.19. No, troszeczkę jesteśmy lepsi na tym pierwszym przejeździe od kolegi z zespołu. No, ale słuchajcie, przepaść, zobaczcie, 3 sekundy do Hamiltona. Nie no, wszyscy na softach, także tutaj nikt tutaj nie ruszał się na tych medach. Dobrze, drugi przejazd. Tutaj oczywiście musimy wrócić sami do boksu, żeby jeżeli uda nam się wykręcić po prostu lepsze okrążenie, to troszeczkę zaoszczędzimy tych opon. Może uda się zejść na 6%, zobaczymy. Oczywiście ważne, żeby do tego pierwszego kółka przejechać w miarę gładko. No, tamte przegrzaliśmy, więc myślę, że nie powinniśmy mieć kłopotu z uzyskaniem. Na razie czysto na torze, więc możemy swobodnie tutaj przejechać. Zobaczymy w ogóle, jak z tym zużyciem, jak to wygląda, czy uda nam się przejechać to pierwsze kółko tak w miarę delikatnie. Później oczywiście delikatnie wrócimy sobie do pitu. No już troszeczkę dostały, już są po 1%. Dobra, i za chwilkę zaczniemy. No już widać po wyjściu, że jedziemy szybciej. No ale tutaj mieliśmy naprawdę sporą przygodę. No i niestety tutaj już unieważnienie. Możemy wracać do garażu, także ten drugi przejazd też słabiutko. Szkoda. Trochę mnie wytrącił ten drugi błąd oczywiście. 5%, no naprawdę możemy jeszcze ewentualnie wykorzystać ostatnie softy. No i to będzie nasz ostatni przejazd tutaj. Także no, postarajmy się oczywiście jak to tylko możliwe, bo no tutaj naprawdę będziemy ruszać po prostu z końca stawki. No jeszcze tą Alfa Romeo powinniśmy tutaj łyknąć, także spróbujmy to zrobić. Dobra, tor w miarę czysty. Możemy mieć troszeczkę gorzej na tym pomiarowym kółku.
bo myślę, że tak wszyscy w końcówce wyjadą. We've only got two laps of fuel left. Dobra, można powiedzieć kółko ostatniej szansy, żeby tutaj jeszcze cokolwiek pokazać. Znowu błędy na tym pierwszym zakręcie. Można to było dużo lepiej przejechać. No, prawie pół sekundy, ale to jest oczywiście za mało. Dużo za mało. Na razie gdzieś tam się wcisnęliśmy na 15 pozycji za Strolla. No i teraz oczywiście najważniejsza sprawa, żeby bardzo, bardzo delikatnie, słuchajcie, nawet na tej ósemce doczłapać się do pitlane'u. No i będziemy się, słuchajcie, modlić, żeby po prostu wielu kierowców nie poprawiło teraz swoich rezultatów. No, wykorzystaliśmy już wszystkie, słuchajcie, softy możliwe, więc naprawdę trzeba tutaj będzie troszeczkę pomyśleć o tej strategii. No, oczywiście będziemy chyba ruszać na medach, bo nie sądzę, żebyśmy tutaj się wbijali gdzieś do pierwszej dziesiątki. Sporo kierowców już widać, że wyjechało na tor. Dobra. No, dla nas, słuchajcie, te kwalifikacje dobiegły końca. Już tutaj na pewno więcej nie zdziałamy. Na razie 15 pozycja, no i oczywiście daleko, daleko od naszego czasu, który gdzieś tam byliśmy w stanie zrobić, więc oczywiście za chwileczkę zobaczymy, no, kto tu nam jeszcze ewentualnie może mocno zagrozić. Oczywiście, tak jak widzieliście, jest trochę tych kierowców w tej chwili na torze. Na pewno Hasy, na pewno Alfa. To są właśnie te zespoły, na które gdzieś tutaj musimy mocno patrzeć. Dobrze, zobaczmy, jak to wygląda czasowo. No tutaj wiadomo, że do Hamiltona daleko, 2,8. No słuchajcie, no przebiliśmy Hasy, przebiliśmy Williamsy, przebiliśmy Alfa Romeo, no i oczywiście gdzieś tutaj blisko, no ale zobaczcie, jaka różnica między nami a Strollem
Natomiast Giovinazzi blisko, Schumacher blisko, Raikkonen też, także no naprawdę tutaj jeszcze może się troszeczkę zadziać. Zobaczymy, jak to wygląda, czy ktoś tu już zaczął. Lewis Hamilton, ale to nie są gracze, którzy nas tutaj oczywiście interesują. My niestety na razie w naszym zespole, który raczkuje w F1, musimy, słuchajcie, na razie oglądać się za plecy, oglądać się na te tyły zespołów. No, Giovinazzi, to jest oczywiście ten kierowca właśnie, który nas tutaj interesuje. Zaraz zobaczymy, bo już się zbliża do zakończenia swojego kółka pomiarowego. No i zobaczymy, jaki czas wykręci Giovinazzi. Oj, nie zobaczyliśmy niestety. And with qualifying complete, let's review our top three jak to today. Wygląda. Bottas, Verstappen and Lewis Hamilton. To nawet wraps up, we now have our grid line up for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Nawet przegraliśmy ze swoim kolegą z zespołu, ze Schwarzmanem, także no ruszamy z 19 pozycji do tego wyścigu. Także zapowiada się naprawdę męczarnia, można powiedzieć. No ale cóż, no staraliśmy się oczywiście jak to tylko możliwe. To był dobry dzień. No okej, okay. Jeżeli koleżanka tak uważa. Świetnie wykorzystał podwozie, muszę się dowiedzieć, jak on to zrobił. Wycisnął dziś z silnika wszystko, co się dało. Jaką awarię? Bez komentarza to zostawimy. No, słuchajcie, jeszcze tego nie było. Westchnęła mi tutaj. No, ciekawe. Dobrze, troszeczkę nasz zespół dostanie tego uznania. No i słuchajcie, mamy to, czyli no naprawdę. My z 19, Schwarzman z 18 pozycji będzie startował, więc tam na końcu no będzie niezły kocioł. Nie mamy tutaj naprawdę aż takiego błyskotliwego tempa, jakie prezentowaliśmy w Bahrajnie, gdzie naprawdę mogliśmy się ścigać z tymi zespołami z przodu. No, ale oczywiście. Pamiętajmy oczywiście o tym, że no, cały czas nasz samochód, że tak powiem, się tworzy. Tak jak widać, no naprawdę dużo jeszcze roboty nas czeka tutaj w sezonie, żeby oczywiście doprowadzić do efektu z Bahrajnu. No. Słuchajcie, przed nami już tylko wyścig, 33 okrążenia, także serdecznie zapraszam. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid, but chin up, it's not the end of the world. No cóż, słuchajcie, ja też nie jestem oczywiście zadowolony z przebiegu sesji kwalifikacyjnej, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. Słuchajcie, przed nami wyścig, drugie Grand Prix kariery My Team w F1 2021. 33 kółeczka przed nami. Słuchajcie, no startujemy niestety z końca. No więc tutaj naprawdę może być niebezpiecznie. Welcome along then to what promises to be another fascinating Spanish Grand Prix. A race which saw Max Verstappen win on his first ever appearance with the Red Bull team in 2016. This after the dramatic coming together of Lewis Hamilton and Nico Rosberg on the first lap.
Will we see more moments for the scrapbook here today? The Circuit de Barcelona-Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. Dobrze, mamy tutaj, jak widzicie, na razie Bottas prowadzi po Bahrajnie. Oczywiście no, my tutaj mieliśmy naprawdę sporo pecha w Bahrajnie. Miejmy nadzieję, że to był tylko wyjątek, że ten silnik Mercedesa po prostu wybuchł pod koniec naszego wyścigu. No, zobaczymy, jak będzie oczywiście w Hiszpanii. No cóż. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Valtteri Bottas lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Leclerc, Lando Norris, and Ricciardo, Perez, Sainz, Fernando Alonso, and Yuki Tsunoda, Vettel, Ocon, Lance Stroll, and Raikkonen, Giovinazzi, Russell, Robert Schwartzman, and Bird, Gasly, Mick Schumacher, Latifi, and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Dobrze, no słuchajcie, dzisiaj no, zespół Dark Owen Racing Team, jak widać, bardzo blisko siebie. Dobrze, tutaj strategia medy hardy. No, zobaczymy, słuchajcie, czy to się uda. 17. 18 pozycja dla Dark Owen Racing Team. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj dzisiaj nas czeka. Zaczynamy okrążenie formujące. Everything looks good on the power unit cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Dobra, nówki, sztuki założone. No i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj będziemy w stanie osiągnąć. Musimy uważać na kolegę tutaj z zespołu, żeby no, nie pozbawić się złudzeń. No, lewa tylna się już dogrzewa, natomiast tutaj niestety na razie za wolno. W Bahrajnie nie było pod tym względem żadnych powodów. Naprawdę utrzymanie tej prędkości dawało nam tutaj naprawdę niezłe dogrzanie. Ależ wąsko i wolno tutaj. No, powiedzmy, słuchajcie, tak nie do końca udało nam się dogrzać. No, ale tutaj oczywiście najważniejsze, żeby się utrzymać. Mamy Gasly'ego, czyli no, chyba Gasly tutaj został przesunięty. Startuje na softach, więc no, będzie ciężko tutaj walczyć z Gasly'im. Dobra, zaczynamy.
O, Stroll to jest twardy zawodnik. Chciałem uderzyć Vettela. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. No, na razie się trzymamy, ale troszeczkę Vettel nam próbuje tutaj zwiewać. Gap to teammate behind is 3.3 seconds. Zaczynają się kłopoty na tych medach. Dużo teraz straciliśmy na tym łuku. Następne głupie ostrzeżenie. Bardzo głupi sposób. No i Vettel niestety nam ucieka. 0,6, 0,7 straciliśmy teraz.
Ocon nas zaczyna doganiać, natomiast coś tam się zaczyna dziać. No tutaj trzeba uważać, żeby nie dostać rykoszetem. Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stopped vehicles on the track. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. O, dymek leci od Tsunody. No, czyżby awaria silnika? Tak jest. O, Schwarzman nasz ma 5 sekund. No, ciekawy jestem za co. Albo pit lane, albo kolizja. No i nie wiem, słuchajcie, czy to muszę to później przeanalizować, ale czyżbyśmy wywołali safety cara? No, tam była co prawda obrona do T1, ale przecież to była walka z Okonem. Latifi gdzieś tam był dalej. Jeszcze jedno okrążenie na pewno. Schwarz mam na 5. pozycji. Co się dzieje? Co prawda nie mamy tutaj szans, no ale jednak to jest Hiszpania, słuchajcie, też łatwo się nie wyprzedza. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags.
flag. A new strategy is available on the MFD. Copy that. No, Verstappen powinien nam dziękować, bo zatrzymujemy całą stawkę chyba. On już nam odlazł na 4 sekundy, słuchajcie. My się możemy jedynie bronić. Co to było, Ferrari? Nie no, naprawdę. Mam nadzieję, że nic tam nie mam uszkodzonego. No, Schwarzman żyje. Ale nie zdążyliśmy już. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. We're leading our teammate by 2.0 seconds. Co ten Bottas odwalił tutaj? No, troszeczkę nam zajechał drogę. Aj! Uratowane! No teraz Norris będzie. Dobra, obroniona pozycja. No, nie mamy szans z Norrisem. No, zużyte medy kontra świeże. Tak to wygląda. Dobra, uciekamy od Schwarzmana, żeby on miał przestrzeń w razie czego. On zaraz się będzie tutaj bił z Russellem, to dość ciekawe. Russell na 6 pozycji.
have a gap of about 3 seconds between you and the next car. No to lewa mocno tutaj dostaje, trzeba na nią teraz troszeczkę bardziej uważać. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. No, Jeff, akurat jak powiedziałeś. Ale straciliśmy teraz tutaj. Approaching the pit window, you'll be on the hards. Troszkę za mała ta przewaga nad Schwarzmanem, ale tam mamy różnicę chyba jednego kółka, jeżeli chodzi o zjazd. Słuchajcie, przestają nam trzymać te opony. No, Russell w boksie. Gap to teammate behind is 2.2 seconds. The gap to the car ahead is 8.5 seconds. No, Jeff, dajcie mi nowe opony. Schwarzman zjechał pierwszy. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can.
No słuchajcie, nie mam w ogóle przyczepności. Kierownica jest leciutka jak piórko. To oznacza, że nasze opony naprawdę zaczynają się kończyć. Dobra, dotrwaliśmy. No, stracimy teraz naprawdę sporo tych pozycji. No, już widać Schwarzmana. Complete, go now. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Dobra, wyjechaliśmy przed Russellem. Russell jeszcze nie ma DRS-u. Zaczynamy mu troszeczkę uciekać. Pushing. The gap between you and the next car is 6 seconds. Spore kłopoty tutaj w tym zakręcie. No, my musimy, słuchajcie, dojechać po prostu do mety. Reszta mnie nie interesuje, które miejsce. Szkoda, że bez punktów, no ale to i tak. Słuchajcie, to jest drugie Grand Prix świeżutkiego przecież zespołu Formuły 1. Ależ błędów teraz. No, mamy jeszcze boksy.
Leclerc, Gasly. Aj! No, udało się przed Gasly'ego. Nice work, that brings you up a place. Aj no. Zaskoczył nas tu Gasly. Nie tą stroną, myślałem, że weźmie z drugiej. Nie no, nie mamy szans, słuchajcie, z Gaslim. Mamy tak, nie ma się co łudzić. Wow, 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 co to było? Co to się wydarzyło, słuchajcie, z tymi oponami? Wyrzuciło nas na chwilę. To nie jest jakieś uszkodzenie. Nie oddamy tak łatwo. Naprawdę. Chociaż jeden punkcik dla zespołu. We're leading our teammate by 6.3 seconds. No niestety na Pereza to my sobie możemy popatrzeć. No i teraz podstawowe zadanie, uciec na tyle Russellowi, żeby nie był w DRS-ie. Miejmy nadzieję, że tam Stroll będzie mu troszeczkę przeszkadzać. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Thank you.
No, miejmy nadzieję, że tam Stroll będzie troszeczkę Russellowi przeszkadzał. To nam się pozwoli troszeczkę oddalić od Russella. Bo na razie nam to niestety nie wychodzi. O, tutaj już praktycznie straciliśmy przyczepność. Znowu walka. Right, some information on Ricardo. They have an issue with their car. They're going to be slow. Our gap to the car in front is 6.0 seconds. The car behind is dropping back by about 3/10 a lap. Poszła opona? Nie, jeszcze nie. No blisko teraz Russell. Jeszcze się bronimy. We've been awarded a time penalty. Oh, no. We'll go against our finishing time at the end of the race. Okay, gap ahead is 6.1 seconds. Nie no, pozbyliśmy się punkcika przez tą głupią karę niestety. Od Russella nie możemy uciec.
teammate behind is 7.5 seconds. No niestety, słuchajcie, czasami tak jest. Trzeba po prostu na te kary bardzo mocno uważać. Pace is strong, but be aware your tires need to go the distance. No, the problem is that. Musimy dojechać na tych oponach. A już jak widzicie, zaczynamy na nich tańczyć. We have 5 laps of fuel remaining. Okay, the gap to the car ahead is 5 seconds. Let's see if we can bring this gap down. Okay, keep on him. He might make a mistake. No już kierownica, słuchajcie, leciutka. Naprawdę trzeba uważać. Po prostu już tych opon nie ma. Jeszcze 2 kółka. No w najgorszym wypadku 12 pozycja.
3 laps of fuel remaining. Biją się o ten pasty z lapy. Nie no, słuchajcie, Russell jak się uczepił, tak po prostu nie możemy w żaden sposób się go pozbyć. Ostatnie okrążenie. This is your final lap of the race. Nie jesteśmy w stanie, zobaczcie jak uciekliśmy od Vettela, ale od Russella nie jesteśmy w stanie zwiać. Dobrze, hardy nawet, słuchajcie, nie doszły do 40. Także no, jest to oczywiście troszeczkę wolniejsza, ale to też pytanie, oczywiście jak już naprawdę zacznie to nasze auto jeździć, bo na razie jest z tym różnie. No ale słuchajcie, naprawdę dowieźliśmy w końcu cały bolid na metę. Niestety Bahrain, mimo że było bardziej szczęśliwie, nie było aż takich dużych różnic na początku. Już teraz widać, że niektóre zespoły chyba podinwestowały mocniej. No i ta różnica jest już bardzo mocno widoczna. Biliśmy się z Haasem, biliśmy się z Alfą Romeo. Teraz jak widzicie, cały czas z tym Williamsem. Cały czas się nas trzymał i niestety stracimy przez to pozycję na rzecz Russella przez te 3 sekundy. No ale słuchajcie, naprawdę można powiedzieć, że wyścig udany, słuchajcie, kariera My Team w zespole Dark Owen Racing Team, drugie Grand Prix. Red Bull wygrywa, proszę bardzo, także tam się troszeczkę zamiesza. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they played the safety car to absolute perfection. There are so many factors to worry about once the race is neutralized. I mean, do you pit for fresh rubber? Do you have the space behind you? How much fuel can you save? If you answer all of those questions correctly, you'll have a good chance. And that's exactly what happened today. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today, and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win. No, zyskaliśmy tutaj, słuchajcie, naprawdę idziemy jak burza, można powiedzieć, tutaj w tych poziomach. It's time to see how this result affects the drivers' championship. More points for Valtteri Bottas, further solidifying his lead at the top of the table. After an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Well, you've put me in a bit of a tight spot today, but I think I'll go for Pierre Gasly. He kept a cool head under pressure and made the most of some difficult circumstances. It's time to see how things are shaping up
In the Constructors' Championship, Mercedes continue to extend their lead. Another team that excelled today was Williams, who make further progress up the table. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us, and we'll see you for the next one. No dobrze, słuchajcie, także my na 12, Schwarzman na 14, także wydaje mi się, że naprawdę zespół tutaj dał radę, aczkolwiek mogło być dużo, dużo lepiej. Let's have yours. O, proszę bardzo, jeszcze wywiadzik. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. It wasn't the cleanest race today, was it? Appreciate your time. No, w końcu nam troszeczkę tutaj, słuchajcie, powzrastało to wszystko. Co tu mamy? Jakaś dedukcja uszkodzeń. No, mamy 4 prawie miliony, więc naprawdę by trzeba było się zastanowić, czy przypadkiem coś tutaj jeszcze w ten zespół nie zainwestować. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to wygląda. Jesteśmy przed trzecią rundą. No i zobaczmy, słuchajcie, tak czy inaczej, można powiedzieć, słuchajcie, że odcinek drugi kariery My Team w zespole Dark Owen Racing Team w F1 2021 dobiegł końca. No cóż, kochani, zapraszam was oczywiście bardzo gorąco i bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Naprawdę robi to na mnie duże wrażenie. Także słuchajcie, kolejny odcineczek leci dla was. No, na dzisiaj to już tyle, bo mamy, słuchajcie, wstępy, mamy troszeczkę tam liźnięcie treningu, mamy kwalifikacje, mamy wyścig. No i to zakończenie, także wydaje mi się, słuchajcie, że naprawdę poczekamy z tym wszystkim do kolejnego odcinka, także dzięki bardzo za uwagę dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!